Hej, z tej strony Łukasz Biały, top model z edycji 9. Dzisiaj sobie odpowiem na parę pytanek i zagramy w Q&A. Chciałbym siebie widzieć spełnionym i robiącym to, na co miałem ochotę akurat w tym czasie. Nie jestem osobą, która sobie narzuca jakieś dalekie plany. Nie lubię tego robić, dlatego nie poszedłem na studia prawnicze, bo to jest 5 lat. Nigdy. 3 lata spoko i później kolejny plan, może jakiś malutki, ale tak to... Nie lubię sobie narzucać takich rzeczy. Albo samo jeden, bo są takie małe, białe i słodkie i elokwentne. Albo misiem polarnym, bo są takie duże i groźne czasami, ale zwykle. No ludzie do nich nie podchodzą, bo myślę, że są groźne, a moim zdaniem są mega spoko. Wszystko, co wymieniam, jest białe. Ale może lis polarny jeszcze. Najlepiej chyba wspominam wyjścia do zoo, bo uwielbiam zwierzęta. I ja z moim bratem chodziliśmy do zoo z mamą i braliśmy takie wielkie siaty jakichś owoców. Przyszliśmy na wybieg hipopotamu w Warszawie, bo był jeszcze taki otwarty, można było tam podchodzić. I dawaliśmy prosto do paszczy hipopotamowi jakieś jabłka, jakieś melony, arbuzy i nie wiem, jakoś fajnie to przypominam. Podchodzenie do ludzi i pytanie się, czy będą to jeszcze jedli. A jak mam akurat ochotę coś zrobić i siłę, to wydaje mi się, że spaghetti bolognese. Chyba być jak najbardziej naturalnym i jeżeli to zadziała, a to jest ostatni bastion, to znaczy, że to jest pisane. I ja do tego tam podchodzę. Nie jestem jakimś tryhardem, nie będę podchodził i walił jakimś tekstem. Nie, to nie jest w moim stylu. Ja prawdopodobnie jak zobaczę jakąś dziewczynę i powiem wow, nie, dobra, to jest ta, to potknę się, wywalę, wybiję sobie zęba, ona się w tym zakocha i będzie dobrze. Wydaje mi się, że charakter, tak szeroko pojęty, ale w skład charakteru wchodzi, wydaje mi się, że poczucie humoru, bo to jest moim zdaniem najważniejsze w relacji damsko-męskiej albo byle jakiej innej. Włosy, które zwracają uwagę, a to jest najważniejsze, że jak przechodzisz obok kogoś, na kogo chcesz zwrócić uwagę, to, no, to po prostu ludzie się patrzą często i to jest spoko. A trzecia, wydaje mi się, że mimo wszystko bezpośredniość, ale też taka asekuracyjność, bo często mam komentarze, że to słodkie, więc... Też chyba asekuracyjność, bo w pewnych wypadkach trzeba po prostu wiedzieć, czego się chce, a ja tak nie mam. Często muszę się zastanowić. No wydaje mi się, że jestem troszeczkę narcyzem, ale trzeba mnie poznać, żeby tak naprawdę to zobaczyć. No jestem za dobry w kosza. Ludzie często to mówią. Po prostu jesteś za dobry w kosza, to jest twoja wada. U mnie jest coś takiego, że nie słucham typów muzyki, gatunków, tylko słucham muzyki szeroko pojętej. Dlatego na dany moment myślę, że takim klasyczkiem, który znowu mi się podoba, to Wilki, Księga Przemian. I... Nie wybrałem tego, bo łatwo się nuci, na pewno, nie? To będzie coś w stylu... Dalej nie. Krótko powiem, nie tykaj mi. Moja mama ostatnio zawiesiła na ścianie pewną grafikę, która mówi, że najważniejsze jest to, żeby tracić jak najmniej czasu na porównywanie się z innymi. I to chyba jest... To chyba jest jedno z takich powiedzeń, które definiują to, kim jestem. Na bank, Dominik. I to jest już tak... Mamy do teraz kontakt bardzo dobry. Myślę, że z drugim Dominikiem, z którym naprawdę dobrze się dogaduję, z małą Karoliną, która jest słodka i bardzo dobrze nam się gada. I kilka razy już się widzieliśmy. Ja przyjechałem do niej, ona do mnie. Mariusz, który jest elokwentną bestią i bardzo dobrze mi się z nim rozmawia. Z mamą, mamasita, Karolina Kuczyńska. To jest prześwietna osoba i lubię sobie z nią na ploteczki wyskoczyć. Myślę, że to są takie największe przyjaźnie. Wydaje mi się, że Dawid Woliński. Znaczy, jestem w miarę pewny tego, że to jest akurat Dawid Woliński, bo jest... Może to nie widać, ale jest naprawdę najbardziej wymagający i żeby mu zaimponować, trzeba dać sobie 100 albo 200%. Jeżeli mu się od razu wpadnie w oko, no to masz ogólnie spoko, bo on
jak idziesz na panel, to jak on trzaśnie jakimś tekstem takim, no to po prostu nie motywuje. I jeżeli od razu widać, że się starasz i padniesz w oko Dawidowi i będzie cię motywował, to naprawdę fajnie mieć go po swojej stronie. Poradziłbym takim osobom, żeby przede wszystkim w siebie uwierzyły i że wygląd to jest tak naprawdę 20% tego, co musisz wnieść do tego programu. Musisz być po prostu charakterystyczny, twoja osobowość, musisz tryskać entuzjazmem. Trzeba być zdecydowanym i wiedzieć, czego się chce. Każdy się będzie stresował, ale żeby ten stres nakierować w pozytyw, a nie w negatyw. Ja jak wchodziłem, to mi się nogi trzęsły, ja myślałem, że tam zejdę, po prostu usiądę po turecku i będę z nimi rozmawiał, a wyszło inaczej, zmotywował mnie ten stres. To chyba na tyle z pytanek na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania na TVN-ie programu Top Model, na Playerze i na YouTubie kanał TVN Fashion, tam jest więcej materiałów ze mną.